Manko, jutubowicze, pokaż cytrusy dobrze. Więc pokazuję pierwszą cytrynkę Majera. Oczywiście jak co roku wiem, krzyczcie na mnie, zbladła, brak nawozu. Kupiłem nawóz i dziś będę dawkował. Także zobaczymy tylko czy azofoska sobie poradzi, uniwersalna. Zobaczymy. Tak, wie, tak więc nie ma żadnych owoców w tym roku i co ciekawe, nie kwitnie. Pewnie dlatego, że jest za mało koksiwa. Dobra, idziemy dalej. Cytrynka Majera wygląda spoczko. Nie jest tak źle. Podgoliłem nóżkę. Zobaczcie tutaj, ona w ogóle tak zawsze śmiesznie rosła. Wykopuję, przypominam, w listopadzie, przed, no nawet w grudniu, zależy, jak jest zimno. I do piwnicy, znaczy do, do jakiegoś tam wiaderka stawiam i zapominam. No i przeważnie w takim, w takim oto stanie wygląda. Tyle, że słuchajcie, w tym roku, jak wyjąłem. Dostała z piwnicy za wcześnie, parę razy przymrozków, tak po minus 4, była goła, totalnie była goła. to widać, ktoś był, coś żarło, nie? I ogólnie dopiero co nadrobiła tak ze wzrostem, no i nie ma też na razie żadnego zakwitu, nie? No niestety, słuchajcie, no, co zrobić. Dobra, lecimy teraz do pomarańczy, Tarokko. Pomarańcza, Tarokko w tym roku jest tu przed szklarnią i. Taki donicy, jak widzicie. Benzynką pod lewą żartowałem. I teraz tak, z czym walczę? Tarcznik, albo misecznik. Takie czerwone dziady. Aczkolwiek pryskałem, może to już był zdechnięty dziad, nie? Wiszą, owoce, od tamtego roku. No, ale są takie jakieś, widzicie. Nie wiem, czy to jak po prostu nie zdąży w jeden rok dojrzeć, to potem jak się zimuje i potem wyciąga, to one już nie nadrabiają i nie rosną? Nie wiem. Też musiałbym troszkę już dokoksić. Dzisiaj się tym zajmę także i pożyjemy, zobaczymy. Może ktoś się kapnie, widzicie, takie czerwone dziady. A nie, to jest pozdychane. Widocznie Chemius zadziałał i też nie kwitnie. Kwitły one wcześniej, jak się nie mylę. Ta na 100% kwitła. I chyba tu z No ale to byłyby owoce, nie? Ta kwitła na pewno. Także taka sytuacja, ale pozrzucało część. Nie wiem czemu. Ogólnie w tym roku powiem Wam szczerze, tak przy cytrusach nie skaczę jak przy reszcie, w ogródku i tak dalej, nie? Te liście to jest normalne w brukmatyce, co jakiś czas takie brzydkie się robią, tak jak u drzew. To jest raczej normalne, nie? Także tak to wygląda. A jak tam u Was z cytrosami dajcie znać, może tak jakiego nawozu dajecie, to byłoby dosyć ciekawe. Bo ja dawałem cały czas Mila Jara Kompleks, teraz dokupiłem właśnie w tym roku Azofoskę. Także pożyjemy, zobaczymy za jakieś 2-3 tygodnie, czy to coś da. Nie. Także idę po koksiwo, rzucam. O, patrzcie. U Was też są? Pewnie, że są, głupie pytanie, nie? No, a jeżeli Wam pokażę, zobaczcie, jaki to jest gruby pieniek już, nie? To jest cytrynka Majera. O, już rozrobiłem taki rozgałęźnik, cykupyku pyku i tak to wygląda. Dobra, do następnego.